Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj zrobimy taki rozgrzewający, comfort foodowy przepis na mac and cheese dyniowy. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. A jeżeli lubicie roślinne przepisy, zasubskrybujcie mój kanał i odwiedźcie mojego Instagrama. Zaczynamy od obrania dyni piżmowej. Ona ma dość grubą skórkę, która co prawda, jeżeli byśmy na przykład taką dynię piekli, spokojnie by się tutaj fajnie nam upiekła na chrupko. Natomiast my chcemy takie puree, więc usuwam skórkę i kroję dynię w kostkę. Dynię kroję na pół, wydrążam gniazdo nasienne. Na ten przepis tak naprawdę potrzebuję połowy dyni, więc dodaję połowę do garnka z mniej więcej 2 szklankami wody. Delikatnie solę i dodaję kilka gałązek tymianku dla aromatu i gotuję mniej więcej taki czas, jak będzie się gotował makaron. Makaron wrzucam na dobrze osolony wrzątek. Użyjcie takiego makaronu, który ma takie możliwości nabierania sosu. Makaron typu spaghetti czy linguini czy jakieś wstążki nie jest najlepszy do właśnie takich makaronów serowych, ale takie właśnie, które mają dziury, jakieś muszelki czy właśnie rigatoni, świetnie się nadadzą do tego przepisu. Czosnek obieram i kroję w cienkie plastry. I teraz według włoskiej techniki musimy usunąć środek czosnku, czyli ta część, która kiełkuje, ponieważ ona jest trudna w strawieniu i włoska kuchnia bazuje jednak na właśnie tym dodatku, dlatego usuwając tą część centralną czosnku sprawiamy, że czosnek będzie po prostu łatwiejszy w strawieniu i może mniej będziemy ziać czochem. Ale jak ktoś lubi, to nie musi tego w ogóle teraz usuwać. I od winowajca. Oliwa ląduje na rozgrzaną patelnię. Zawsze smażę na oliwie z pierwszego tłoczenia, a tutaj wyjaśniam właśnie dlaczego. Dodaję czosnek. Czosnek podsmażam około minuty, tak żeby nie spalił się za bardzo. Jak tylko zaczyna zmieniać kolor, przystopujemy gotowanie, dodając odrobinę wody właśnie tam, gdzie się gotuje makaron. I to jest dokładnie kolor, o który mi chodzi. Dodaję gorącej wody. I wyłączam ogień i dodaję posiekany tymianek. Dodaję tymianek oraz mleko roślinne, w tym wypadku owsiane. I teraz wszystko musimy dokładnie zagotować. Dynia już jest praktycznie miękka, więc usuwam tą część aromatyczną, ponieważ nie będzie się łatwo blendować, a poza tym już oddała cały smak, więc ten tymianek już nie jest po prostu smaczny. Przelewam, odcedzam wodę i blenduję dynię właśnie z tym sosikiem, który właśnie zrobiliśmy z czosnku, tymianku i mleka owsianego. Dodaję jeszcze odrobinę gałki muszkatułowej i blenduję całość na gładką masę. Dodaję płatki drożdżowe. One nadadzą nam naprawdę takiej serowości. Mamy kremowość właśnie z całej skrobi, która jest w dyni. Spróbuję jak na sól i pieprz. Słuchajcie, odrobinkę soli i odrobinkę pieprzu i makaron gotowy. Zalewamy sosem. Dokładnie mieszamy. Teraz taki makaron zostawiamy najlepiej pod przykryciem na około 2 minuty, tak żeby zwarł się i żeby nasycił się kompletnie właśnie tym serowym sosem z dyni. A jak smakuje nasz dyniowy mac and cheese? Naprawdę ekstra. Jest kremowość, jest serowość. No i to wszystko w bardzo delikatnej,
powiedziałbym, że niemal dietetycznej odsłonie z dynią. Dajcie mi znać koniecznie, jak taki lżejszy przepis Wam pasował. Łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i odwiedźcie mojego Instagrama. Cześć! A po inny włoski pastowy przepis, o tutaj.